Siemano, z tej strony Bestmargo i witam was w kolejnym odcinku ze Swata 4 na moim kanale. Swat 4, tryb kariery, znowu rymuję, bo was szanuję. Graj karierę, oczywiście, Bestior, klub nocny A-Bomb. A więc będziemy mieli do czynienia z jakimś rabunkiem czy czymś, no jeszcze nie wiem, zaraz się dowiemy. Klub nocny A-Bomb, odprawa. To sobie wyłączymy. Zostaliśmy wezwani w trybie nagłym do strzelaniny na terenie klubu A-Bomb. Mamy tam co najmniej 4 uzbrojonych ludzi, najprawdopodobniej jest ich więcej. W tej chwili ostrzeliwują się wzajemnie. Nie wygląda na to, by atakowali osoby postronne, czy też próbowali przetrzymywać zakładników. Jednak mamy doniesienia o kilku osobach schwytanych w krzyżowy ogień. Zeznania świadków są niepewne, a czasami wręcz sprzeczne. Wśród napastników są biali oraz latynosi, najprawdopodobniej w przeciwnych grupach. Wszyscy są najprawdopodobniej młodymi mężczyznami. Możemy wejść z dwóch stron, ale to będziemy widzieli zaraz. Barman przygotował dla nas uproszczony plan terenu. Przyjrzyjcie mu się dobrze, ale nie wierzcie mu zbytnio. Większość klientów jest już na zewnątrz, ale kilku wciąż przebywa na zagrożonym terenie. Świadkowie twierdzą, że wśród nich są ranni. Policja mówi, że cały czas słychać sporadyczne strzały, a sanitariusze nie mogą wejść, dopóki nie oczyścimy budynku. Musicie tam wejść i zaprowadzić porządek, aresztując wszystkich napastników. Dodatkowo musicie zapewnić bezpieczną ewakuację wszystkim cywilom, zwłaszcza rannym. Przejrzyjcie jeszcze raz informacje, wybierzcie wejście i dobierzcie ekwipunek do roboty. Tutaj mamy oczywiście jeszcze wezwanie 911. Czyli możemy przesłuchać rozmowę, która miała miejsce, gdy jedna z osób, jeden z cywili zadzwoni na policję. Odprawa, czyli ta babka, która nam wszystko przedstawia i czyta to wszystko. Żeby wkręcić się bardziej w fabułę i jeszcze bardziej się na tym wszystkim skupić, warto sobie czasami odsłuchać, czy to wezwanie 911, czy właśnie tą odprawę, ale my na to nie mamy czasu, więc lecimy dalej. Wybieramy wejście. Według mnie tak, wejście dla personelu od strony bocznej alejki oraz wejście główne. Wejście główne wydaje mi się, że jest zbyt otwarte. W sensie teren tam będzie zbyt otwarty, więc wydaje mi się, że lepszym wyborem będzie wejście dla personelu od strony bocznej alejki. Tutaj być może będzie mniejsze zagrożenie dla naszej drużyny. Podejrzani, nie wiemy jacy, wiemy, że są członkowie gangu latynosi, członkowie gangu biali. Cywilie, o cywilach też nie mamy za dużo informacji, nie wiemy, czy jest ich tam dużo, nie wiemy, czy jest tam ktoś konkretny, w sensie nie wiemy, nie znamy nazwisk ani imion. Rozkład. 23.27 strzały, powiadomienie policji. 23.30 zabezpieczenie terenu. 23.42 przybycie drużyny SWAT. Ekwipunek. W ekwipunku nic nie będę zmieniał. Poboczny tak, ten ma tylko paralizator i niech tak zostanie, reszta ma pistolety. Granaty wszyscy mamy dobre i wyważanie to już jest bez różnicy. Wszyscy mamy C2. Wydaje mi się, że chyba jesteśmy gotowi. Kolejna misja. Adeline. Klub A-Bomb. Klub nocny. Kolejna misja. Ciary na łapach są. Możemy zaczynać. Słuchajcie, słuchawki ubieram już dwie na uszy. I wkręcam się w fabułę. Klub A-Bomb. Szybki szturm. Adeline Avenue. 12 grudnia, 23.42. Lecimy. No denerwuję się, naprawdę, nie? Wierzcie mi albo nie, ale się denerwuję. Mimo, że to jest tylko głupia gra. Widok z pozycji snajpera, a co tu jest? Aha, patrzcie. To jest cywil? Chyba cywil to jest. To nie będę strzelał, co? No to jest cywil, dobra, odpuszczamy. Idziemy. Ja zobaczę, co to jest. Tu nikogo nie ma, nie ma. Żebyśmy nie mieli zbyt dużej niespodzianki na sam wejść. Patrzcie, jest podejrzany po lewej. Ma broń. Chodźcie za mną. Coś tam zobaczył? Dobra, to ja widziałem. To mnie nie interesuje. Chodzimy z hukowym. Po lewej stronie był podejrzany z bronią. Rzucę tam hukowy. Wróciłem. Rzucaj to. Chodźcie tam. Leży. No wchodźcie tam. Check.
Entry team to talk. We've got a wounded civilian. Copy. Na razie opuszczę. Zobaczę, co jest dalej. Dobra, tu jest wejście do góry. Tam są jeszcze drzwi, które musimy sprawdzić. Zobaczymy, co jest tutaj. Skurio, dobra. Civilian ready to talk. This is entry team. Suspect down, secured and ready to evacuate. Nieprzytomny kolejny. Suspect is injured and in need of medical attention. Tu się nic nie ma, co? EMTs and trailers. Dobra, tu są jakieś drzwi, tu też są, ale najpierw pójdziemy do tamtych. Tamte są jakieś takie boczne, może to będą. Patrzcie za mną. Tu mamy ogarnięte w miarę. Pójdziemy tutaj, otworzymy te drzwi. Zobaczymy, co za nimi jest. To są chyba te wejście na scenę, ale nie jestem pewny. Lepiej się upewnić. A gdzie jest czwarty mój? Dobra. To jest Gites, tak? Dobra, to są te głupie drzwi, czyli... To nic nie będzie. Zajść. Otwieramy te drzwi. Już co, zróbmy tak. Ty sprawdź te, ja sprawdzę te. Zobaczymy, czy coś tu jest. Aha, to są wejście do tego samego pomieszczenia. Po prawej czysto. Po lewej niby też. Tutaj chyba nikogo nie ma, co? Dobra. Zrobimy tak. No contacts visible. Wy wchodzicie lewym, ja wejdę prawym. Trzy. Let's move! Let's move! Police! Put your hands up! Tam poszedł. Police! Get down now! Get down! Put your hands in the air! Do it now! Lesz. Injured suspect secured. He's in pretty bad shape. Bieraj to. Copy, we'll be ready. On it, sir. Hands in the air! Get down! Secure that. Talk, this is entry team. Oh, boy. Suspect down, secured, and ready to evacuate. Entry team to talk. There's a down suspect here. No, tu się trochę przestraszyłem, nie? Powiem wam. Tyle. Open it. Go when ready. Check. Tu nic nie ma, nie? Może ktoś się tam kryje, ale wydaje mi się, że nie. Dobra, to jest czysto. To nawet tego nie otwierajcie. Regroup and stand by to move. O Boże. With you, fall in on me. Skupmy się teraz, żebyśmy nie zbyt. Muszę móc przeładować. Jestem obity. Drzwi otwarte były. Tam ktoś chyba jest. Tak, przy tym jest zakładnik. Injured civilian ready for evac. My kids go to rock show. Roger that, EMT standing by. Is all this fun? Copy. On it. Tu jesteś. Patrzcie, tam dalej jest. To jest krew, tu się mogło coś dziać. Na daleko jest, ale to jest cywil. Nie wiem, czy to, jest nie, ta, nie, czy to nie jest ta, którą widzi snajper. Suspect inside, czyli tam jest podejrzany, patrzcie. To wchodzimy tam najpierw, co? Dobra. Ja wrzucam kulkowy jeszcze. Dojechać go, dojechać. Rzucaj to! Rzucaj to! Rzucaj to! To mi dalej jest czysto, tak? Dobra, skuję go. To jest już czysto, tak? Byliśmy? Nie, to jeszcze nie byliśmy, patrzcie. Kurwa, iść tam czy potem kobieta najpierw? Cholera jasna. Nie wiem, dobra, idziemy tam. Tam się wrócimy zaraz. Door's locked. Zamknięte, zajebiście. Nie, stay with me. I'm on point. Get her open and clear it. Here we go. Chodźcie tam. No stresuję się. Let's move. Police, get those hands up! Let's keep it moving, boys! Doc, this is Zero One. Civilian is compliant. Room clear.
Dobra. Już to jest, tak? Roger that. Trailer standing by. Odejdź. Tu są jeszcze jakieś drzwi, cholera jasne. Dobra. Co to jest? Cholera, no niby nic. Dobra, otwieramy. Open and clear. Check on it. Chodźcie tam. Dobra, wyłączyć światło, włączyć? Nie, dobra. Przywróć porządek. Wszystkich cywilów mamy już skutych, a więc odbiliśmy, ale musimy przywrócić porządek, a więc są jeszcze podejrzani na mapie. Move it! Go, go, go! Dawaj, wchodź, wchodź. So far so good. Moving on, trailer! Clear here. In position? Clear. Clear. Area clear. Coś się dzieje, na dole albo u góry. Open and bang. Go. Copy that. Ci się strzelają. Chodźcie, słychać. Go, go, go. No visible threats. Dawaj. Trailers, let's go. I się też pierwszy. Area clear. Właśnie. I'm clear. O cholera, jasne. Check behind the door. Check on it. Lustro pod drzwi. Swap with me. Stresuje się. One suspect. Dobra, czyli jest podejrzany w środku. Deploy sting and clear. Ja też tam rzucam granat. Dawaj tam. Do środka, rzucaj to. Skuj go. Dobra, zostawiam wszystkich. Mamy tą misję. Pozbieram jeszcze wszystkie bronie. Entry team to talk. Suspect is secured and ready for transport. Roger that. Standing by for further reports. Entry team to talk. Civilian down, but breathing. Ready for evac. Copy. Dobra, mam wszystko. Słuchajcie, kolejny odcinek za nami, kolejna misja zaliczona. Straciliśmy no niestety dwóch naszych towarzyszy z drużyny czerwonej, czyli Reynoldsa i Girarda. Misja może nie była na tyle straszna, ale mega się w nią wciągnąłem, naprawdę. I chodziłem tutaj jakby naprawdę tutaj w demie wiele zależało, a więc gra jest naprawdę boska i uwielbiam ją naprawdę. Słuchajcie, w tym odcinku to na tyle. Kolejna misja zaliczona. Uratowaliśmy kolejne miejsce, tym razem był to klub nocny. Zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku i jakie zgłoszenie dostanie moja drużyna. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, ewentualnie komentarz, jeśli wam się spodobało. Na odwrót, zostawcie komentarz, ewentualnie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.